to miejsce, gdzie my jako Lewica jesteśmy aktywni dzięki pracy zarówno naszych parlamentarzystów, jak i przede wszystkim naszych członków partii i osób aktywnych w danych środowiskach, radnych, starostów, wicestarostów, osoby funkcyjne. To jest kapitał Lewicy i myślę, że to ta ciężka praca przyniesie efekt już w najbliższych wyborach. W Bolesławcu organizacja liczy około 40 członków. Czy ma Pan pomysł na to, żeby tych członków było więcej? Tak, to prawda, że w Bolesławcu jest około 40 członków, ale mamy znacznie więcej sympatyków. To są osoby, które sprzyjają nam, które popierają nas, które wspierają nas, które chętnie angażują się w takie inicjatywy, jak na przykład zbieranie podpisów pod projektami. Teraz zbieramy pod rentą wdowią, ale wcześniej zbieraliśmy podpisy pod ustawą, która zezwala na aborcję do 12 tygodnia życia. Więc tych inicjatyw mamy dużo i sympatycy, którzy niekoniecznie muszą być w partii, czy chcą być w partii, z nami współpracują. To jest dobry kierunek, myślę. Zresztą dwa lata temu, jak organizowaliśmy spotkanie z naszym kandydatem na prezydenta, to nie wiem, czy pan redaktor był wtedy, ale to były tłumy. Także jesteśmy pozytywnie nastawieni i wierzymy w siłę Lewicy. I na koniec, czy macie pomysł, jak przyciągnąć młodych członków, żeby angażować ich do polityki? Półtora roku temu nastąpiło połączenie Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Partii Wiosna. To były dwa środowiska różne. Jak Państwo wiecie, środowisko Sojuszu Lewicy Demokratycznej są to osoby raczej 40+, natomiast jeśli chodzi o Partię Wiosna, to były osoby 18+, do 30 mniej więcej roku życia. Te środowiska w ciągu ostatniego półtora roku stworzyły partię Nową Lewicę. Dosyć dobrze się integrujemy, mamy wspólne pomysły, mamy wspólne inicjatywy, zarówno jeśli chodzi o program dla osób starszych, tym, o których teraz mówię, ale też jeśli chodzi o osoby młodsze, i jestem przekonany, że to zaowocuje w przyszłości. Chcę jeszcze podkreślić, że z sondaży, które są wszechobecne i dosyć łatwo dostępne do zweryfikowania, wynika, że największe poparcie Lewica ma właśnie w elektoracie 18-30, czyli to jest elektorat młodzieżowy, który po prostu głosuje na Lewicę, widzi w tej Lewicy przyszłość i swoją szansę.